Thank you.
Nawet na to się bogaciła. Dorabiali się mając nieraz bardzo dużo. Ponieważ mieszanie i monopole się też dorabiali. A więc sztuka się rozwijała i było tu bogato ludzi sporo, proszę Państwa. Ale wróćmy sobie do czasu jeszcze bardziej zmieszkał do XII wieku. To jest przez tak klasztor pocesterski, jak można się sobie tu wyczytać. Najbardziej na wschód w Europie przyjęty klasztor pocesterski. Proszę Państwa, no fundował oczywiście biskup i książę. Kazimierz Sprawiedliwy. Proszę Państwa, wiecie jakie były to bogate fundacje? Przeprowadzić sobie taki zakup. Nie było tak, że macie działkę w budulcie. Zostali 12 na własność. Koprzymice i Jasło. I także się wziął. Jak się wychylicie, taki podwójny łamany daszek. Przepraszam pana, ale będziemy tu? Tak. Tak.